że za kształt komunikacji miejskiej w Krakowie odpowiada jednostka o nazwie Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. Tak, ale to na nas się skupi Rady Boskie Święte. No. I jeśli ktoś z Państwa radnych zamierza podjąć jakieś działania, zachęcam do nich gorąco, w myśl tego, co powiedział Pan Tadeusz Murzyn. I może pomożemy mieszkańcom choć trochę. Kolejne pismo, jakie dotarło do Rady Dzielnicy. Szanowni Państwo, ja tylko Państwu przypomnę, jeśli kogoś jeszcze dziwi, że co tydzień otrzymujecie Państwo na swoje maile informacje o pracach Rady Miasta Krakowa, jest jakby tygodniowe podsumowanie prac Rady Miasta. W wersji papierowej też jest dostępne, ale dostać Państwo mailem, więc jak sądzę, papier jest zbyteczny. Kolejna rzecz. To dotyczy działalności fundacji, którą reprezentują obecnie tu Państwo, czyli Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka. Otóż ja Państwu odczytam jakby skrót, może nawet nie tyle skrót, co myśl końcową. Otóż w odpowiedzi na wniosek Komisji do spraw reformy ustroju samorządowego Rady Miasta Krakowa dotyczący formalno-prawnej analizy ankiety przeprowadzanej w dzielnicach przez Fundację Stańczyka, jakby myślą końcową całej tej obfitej opinii prawnej jest to, że oczywiście wypełnienie takiej ankiety jest całkowicie dobrowolne przez każdego radnego. A kto jest zainteresowany szczegółami, uzasadnieniem i wszystkimi wątkami, to odsyłam do biura, gdzie opinia jest dostępna. Przypomnę tylko, że nie nasza rada występowała o tą opinię. Dla mnie wszystkie zawarte w niej treści są całkowicie oczywiste, ale informuję Państwa, ponieważ wszystkie rady otrzymały ją do swojej wiadomości. Kolejna informacja. Drodzy Państwo, gdyby ktoś z Państwa chciał wspomóc, znaczy to myślę za chwilkę, jeśli można. Czy już w tej chwili Państwo życzę? Tak, oczywiście. Jasne, oczywiście. Ze względu na... na co? Akcja Czarne Lektory Zagrożenia. Sprawa może budzić czyjeś tam uśmiech, ale co roku w Krakowie giną osoby zaczadzone. Czadu nie czuć, nie widać, jest bezwonny, co za tym idzie, jest groźny, śmiertelnie groźny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób włączyć się, rozpropagować to, co jest już na naszej stronie dzielnicy, to materiały reklamowe w postaci plakatów, ulotek będą dostępne w siedzibie Rady. Przynajmniej tak zapewnił nas Biuro Wydział Informatyki i Promocji Miasta, tutaj? Informacji, turystyki, promocji miasta, no nie informatyki, przeczytałem, aż byłem zdziwiony. Kolejna rzecz, prośba z Wydziału Kształtowania Środowiska o otwarcie, uchylenie części okien piwnicznych w okresie zimy w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnym mrozem. Jeśli ktoś z Państwa chce to czynić albo też rozpropagować, to też materiał jest dostępny do pobrania w siedzibie Rady. I rzecz dotycząca bardzo małego części, małej części naszego osiedla, ale jednak dotycząca. Wydział Kształtowania Środowiska Łowicza przy oznaczeniu plan polowań zbiorowych Kołobryckiego Orzeł Kraków. Oczywiście ja się nie spodziewałem, bo co roku to jest to tak samo kwitowane. Niemniej jednak w moim zrozumieniu chodzi o to, ażeby wszystkie osoby były uprzedzone, by w danych rejonach nie pojawiać się z uwagi na, jak to Pan tutaj obrazowo ujął, odszczał, tudzież by nie wypuszczać psów i innych zwierząt w ten rejon, bo mogą stać się one łupem psów. Zwierzyną łowną. No, mówię, tak, zwierzyną łowną, czy to dla myśliwych, czy to dla... A gdzie są trzech z naszej Adunawy. W każdym razie... Czy jest jakiś myśliwy wśród Rady? Tak, znaczy nie, wśród Rady aktualnie nie, ale były i jest. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, harmonogram polowań Kołobryckiego
jest możliwość do wywieszenia przez Państwa radnych na ośrodowych tablicach. Dostępny jest w wersji papierowej u Pana Adama Kana. Tyle z mojej strony. Ja jeszcze tylko tutaj zwrócę się do radnych ze Sfoszowic, ale w pierwszej kolejności do Pana radnego Brożyny. Otóż pozwoliłem sobie zgodnie z okręgami wyborczymi w dniu 25 czerwca opisać pismo od pani Izabeli Litwic dotyczące ulicy Stepowej, przepraszam, ulicy Soboniowickiej, ulicy Wyrwy. To, jak wiem, jest pismem, jest to ulica wchodząca w skład pańskiego okręgu. Minęło miesięcy 4 prawie, że tak, 4 ponad. Nie otrzymam u Pana żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji. Nie zauważyłem, żeby coś takiego nie dotarło, dlatego nie było mojej reakcji. Wszyscy radni z osiedla Sfoszowice otrzymali, być może coś przeoczyłem, tego maila do swojej skrytki pocztowej 26 czerwca, bo 25 zostało to przeze mnie opisane. Od Pani zapytuję o to, ponieważ mieszkanka zapytuje tym razem już w sposób dość bardziej energiczny, czy ktoś jej odpowie na tamtego maila. Jeśli uda Pan zastosowne odpowiedzi mieszkańcowi, to proszę na adres rady przygotować odpowiedź i ja ją dalej prześlę. Jeśli Pan tego nie ma, to ja to Panu za chwilę skseruję i po raz drugi wręczę. Proszę przypomnieć, w jakiej sprawie? Ulica Soboniowicka i ulica Wyrwy. Nawierzchnia zniszczona przez kanalizacyjne roboty, czy to? Nie wiem. Szczegóły są w tym mailu. Tutaj jest zapytanie, które już nie precyzuje szczegółowo tego. Zapytuję Pana Brożyna, bo jest to w Państwem okręgu. Wydaje logika, nagaduje, wrócicie z tym do Pana. Z mojej strony tyle. Wobec braku innych zgłoszeń, niniejszym zgłoszeniem, czy nie? Nie, ostatni punkt. To właśnie w nim jest. Siódme oświadczenie komunikatu. Tak, tak. Proszę bardzo, w ostatniej chwili. Proszę bardzo, Proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że nie należy tracić nadziei. Z mojego doświadczenia wynika, jeżeli Rada Dzielnicy wysyła jakieś pismo, bo ja na przykład zgłaszam problemy do Rady Dzielnicy, pismo idzie do ZIKIT-u i czasami przychodzi odpowiedź od razu, czasami później, a czasami nigdy, więc proszę nie tracić nadziei. Moje doświadczenie mówi, że nękanie urzędników i szukanie, gdzie to pismo utknęło w ZIKIT-cie, przynosi rezultaty pozytywne. Tak też mi się udało ostatnio kilka spraw załatwiać. To było brak odpowiedzi na wysłanie, więc to chciałbym zachęcić, żeby wyśledzić, nękać. W internecie na stronie ZIKIT-u są wszystkie wydziały, wszystkie telefony do osób. I to jest tak jak w biblijnej przypowieści, pukajcie, a zostanie Wam otworzone. Ja mogę tylko dodać do tego, że nie należy się zniechęcać na wejściu. Na wejściu każdy powie, że się nie da zrobić. W ogóle to jest niemożliwe. To na wejściu każdy otrzyma taką wiadomość na początku. Co nie tylko zikicie, że to nie do zrealizowania, nie do zrobienia. Nie należy się zrażać na początku, jak powiedzą, listego. A trafi się czasami, tak jak ja dzisiaj, wczoraj na urzędnika, który się bardzo ucieszył, że ktoś do niego zadzwonił i że o coś zapytał i w ciągu pół godziny oddzwonił i wszystko opowiedział. Cóż, gratuluję. Zapisać Pana. Zobacz. To jest jego pierwsza sprawa. No coś mi się tak albo jedyna. Zachęcam, przyłączam się do tego głosu i zachęcam wszystkich radnych do wykazania determinacji w załatwianiu przynajmniej spraw dotyczących własnego osiedla. To znacznie ułatwi pracę naszej rady, a i mieszkańcom wiele korzyści przyniesie. Wobec wyczerpania wszystkich wypowiedzi zamykam 26. sesję Rady Dzielnicy 10. Sfoszowice, zwołaną 8 listopada 2017 roku na godzinę... A! Moment, mogę jeszcze zamknąć, czy nie mogę? Nie, nie zamknę. Jeśli zamknąłem, bym kończę zdania. Proszę Państwa, już miałem zamknąć. Natomiast...